Szanowni Państwo, otwieram 28. sesję Rady Gminy Słupno. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Panie i Panów Radnych, witam Panią Wójt, Panią Radnych, Pana Mecenasa, pracowników Urzędu Gminy, witam media. I przechodzę do przedstawienia proponowanego porządku obrad. W pierwszym punkcie otwarcie sesji, w drugim przyjęcie porządku obrad. W trzecim podjęcie uchwał w sprawach zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupno na 2016 rok. Punkt czwarty, zakończenie obrad 28. sesji Rady Gminy. Czy do tak przedstawionego porządku obrad są jakieś pytania? Rozumiem, że nie ma. To przegłosujemy. Kworum. Tak, na 15 radnych jest 14, stwierdzam kworum. Dziękuję za przyjęcie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dobrze widzę. Tak? 12. Kto się wstrzymał? 1, 2 głosy wstrzymujące. Kto jest przeciw? No chyba to inną kolejność należy stosować. Trzeba słuchać. Kto jest przeciw? 3 głosy wstrzymujące. I w pierwszym, w trzecim punkcie mamy podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę budżetową. Proszę o odczytanie. Uchwała nr 155 łamane na 27 łamane na 16 Rady Gminy Słupno z dnia 21 września 2016 roku. Zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Słupno na 2016 rok. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok nr 107 łamane na 20 łamane na 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku o zmianach wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 16 tysięcy złotych. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 46 520 294 złote 2 grosze. Podpunkt A. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16 tysięcy złotych. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 36 179 066 złotych 73 grosze. Podpunkt B. Wydatki majątkowe wynoszą 10 341 227 złotych 29 groszy. Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. Podpunkt drugi. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 przychody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania? Rozumiem, że nie ma pytań. To głosujemy. Nie mam odejścia. Czy Państwa by chciał na słowo? Jeśli nie ma pytań, to głosujemy. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 6, 8, 9. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 2, 4, 5. Wstrzymujący. Ale nie ma dyskusji. Rozumiem, że temat jest wyczerpany. Ja tylko chciałabym prosić pana wójta. Teraz jeździ po zebraniach i mówi, że Rada przeniosła środki z... Nie ma dyskusji. To nie jest dyskusja. To nie jest dyskusja, to jest moje stwierdzenie. Pan wójt jeździ po zebraniach i mówi, że Rada przeniosła środki. 180 tysięcy, że przeniosła środki. To jest nieprawdą. To pan wójt przeniósł te, chciał przenieść pani to projekt, nie ma dobrze.
W projekcie uchwał pan wójt przeniósł z BOF-u na 180 tysięcy. Na inne drobne zadania. Uchwalacie wbrew prawu, a potem pani tu opowiada nam, proszę pani. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady Sierpskiej Sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Pan naczelnik był na zebraniu, wie jak to wyglądało. Pan wójt ma tego media, który prosto w oczy kłamie. Mieszkańcom prosto w oczy kłamie. Ja bardzo panią proszę, ja jestem osobą publiczną. Proszę bardzo, w stosunku do mojej osoby piszcie co chcecie. Na herbie, pani skarbnik, ale to jest na herbie Urzędu Gminy. Czemu się czepiacie moich dzieci, moich wnuków i fryzjerkę do tego nie będzie. Ale dlaczego pani mówi, że to ja? Ja nie mówię do pani, ale to już pan wójt jako rynka sprawa, jako Stalinecka pani się przedstawiła. Wszystkich odwołał, proszę, żeby... Panie sołtysie się nie udzielała. To ktoś może stosować, to nie pan. No kto? Ja nie mówię, że pani. Bardzo cenne informacje miał. Proszę pani. Wie pani, czego, że tak pan wójt się komunikuje przez anonimowe portale. Mnie możecie opisywać, ale nie moje dzieci, nie moje wnuki. Co macie do moich dzieci, to macie... Bardzo prosimy. Dziękujemy pani skarbnik. Nie można w ten sposób. Ten portal z herbem, prawda? I nie ma kto zareagować i skasować. Wstyd. I cały czas... I pan rzuca na internet i na Facebooka i mówi, że to rada nie dała pieniędzy na autobus na 115. To radni są temu. Grzybowska jest temu winna. Że pan wójt chciał wziąć z oszczędności te pieniądze, a myśmy nie pozwolili. Kładnie prosto w oczy. Tak zaczynamy mówić. Dosyć tego, że radni są najgorsi. Przypisali. A pan i tak tego nie puści. Wytniesz, no nie? Wytniesz kolego, wytniesz pięknie, bo ty jesteś taki za panem wójtem. Wytniesz pięknie wszystko, nic nie zrobiłeś. Ale to sprawdzimy, zobaczymy, czy wytniesz. Fotograf. Dobrze, szkoda, że ty tego nie zrobiłeś. To jest właśnie, kolega to wytnie, więc proszę państwo, się nie martwcie. Właśnie. To już wyłącz kolega, bo i tak tego nie puścisz. To osoby w mediach, które były najpierw czerwone, zielone, a teraz nie wiadomo, czy są niebieskie, czy białe, czy czarne. Nie wiadomo. I pan do nich należy. Tak jest. Bo pan był kiedyś bardzo czerwony, potem się zrobił zielony, potem najrozmaitszy, tak? I pan dzisiaj przychodzi i pan... Najpierw rozmawiał z ludźmi, jeździł po wioskach, rozmawiał z ludźmi. I namawiał ludzi, jak pracował w Oderze i mnie między innymi oszukał pan na ten kombaj buraczany. I dzięki dyrektorowi Oderu to pan oddał mi pieniądze, pan by nie oddał mi tych pieniędzy. Ja nie będę wymawiał ten sprzęt. Rzeczy, bo ja miałam taki przypadek i wiem jak było. Niektóry działa do dziś dnia. A mój nie działał, nie chciał ani oddać pieniędzy, ani zabrać kombajna. To jest wielki perypetia dyrektora. Wie pan co, mówię panu. Ale czy musimy mieć to przy kamerze? Przepraszam, musimy odwrócić sesję. Sesja już się skończyła, ja dziękuję panu. Teraz ale ja jestem w przestrzeni publicznej. Pani nie będzie mi wracała, czy ja mam wyjść. Proszę wyjść. To zadzwoni mi na policję. Proszę, i pan dzwoni. Policją to taki się straszy. My się nie boimy. Przyjdzie, dobrze, nie przyjdzie policja. Ale porządek mi zrobiła. Wreszcie z panem. Ty już to wyłączasz.
To jest tak, demokracja, proszę Państwa, działa w gminie Słupna. No tak. Od twarz. Chamstwo pierwszej wody. Zaczyna się od kogo te chamstwo? A ja to, od kogo te chamstwo się zaczyna? Proszę pani, atakuje mnie pani. Bo pan mnie oszukał, będąc pracownikiem. Możemy się spotkać w sądzie. Dobrze. To nazywam chamstwem.